W pierwszym kwartale 2021 roku mieszkańcy województwa podlaskiego zdecydowanie rzadziej korzystali z zasiłku chorobowego. Liczba ZLA wystawionych w tym okresie w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku jest znacznie mniejsza. Ten spadek to 25% wystawionych zwolnień chorobowych, które trafiły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W naszym województwie w ubiegłym roku rekordowy pod względem liczby wystawionych zwolnień lekarskich był październik i Marzec. Podlascy lekarze wystawili w marcu i w październiku odpowiednio 69 tysięcy i 73 tysiące zaświadczeń chorobowych. Obecnie ilość wystawionych zwolnień w miesiącu to średnio około 40 tysięcy. Z danych wynika, że w styczniu chorowało najmniej osób, bo około 35 tysięcy, zaś w marcu blisko 48 tysięcy. Od 1 dnia lutego do końca marca 2021 roku liczba wystawionych zwolnień lekarskich w naszym województwie utrzymuje się na podobnym poziomie i waha się między 10 a 11 tysięcy. Łączna ilość wystawionych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w pierwszym kwartale 2020 roku to ponad 167 tysięcy, zaś w tym roku jest już mniej, bo 125 tysięcy. Tylko w porównywanych kwartałach, Spadek nastąpił o 42 tysiące wystawionych zwolnień chorobowych. Podobna tendencja jest zauważana w skali całego kraju. W pierwszym kwartale ubiegłego roku ZUS zarejestrował 7 600 tysięcy zwolnień z tytułu choroby własnej. Natomiast w tym roku takich zwolnień lekarskich było 5 500 tysięcy. Tutaj spadek absencji z powodu choroby w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 27%. Dla porównania, gdy cofniemy się do 2019 roku, to okaże się, że rok 2020 nie przyniósł dużego wzrostu wystawionych zwolnień lekarskich z powodu choroby własnej. W 2019 roku w województwie podlaskim była to liczba 530 tysięcy elektronicznych dokumentów, zaś w 2020 541 tysięcy. To wzrost zaledwie o 2%. Musimy jednak pamiętać o tym, że bardzo duża grupa osób będących na izolacji, lub odbywających kwarantannę w związku z COVID-19 nie korzystała z orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, lecz otrzymywała decyzję inspektora sanitarnego.